Prezydent odznaczył profesor Jadwigę Puzyninę i Jerzego Maksymiuka orderem Orła Białego. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim. Order Orła Białego to najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie. Od początku był wręczany zawsze w wolnej Polsce, przypomniał prezydent Andrzej Duda. Cieszę się ogromnie, że to odznaczenie mogę dzisiaj wręczyć państwu, którzy wśród nas współczesnych z całą pewnością jesteście budowniczymi Rzeczypospolitej w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. W uznaniu za zasługi dla kultury polskiej oraz wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, szczególnie w dziedzinie dyrygentury i sztuki kompozytorskiej, orderem został odznaczony Jerzy Maksymiuk. Jest to najwspanialszy dzień w moim życiu. Od Janka Muzykanta, proszę Państwa, do Orła Białego. Dziękuję Państwu bardzo. W uznaniu zasług dla rozwoju polskiej nauki, za wybitne osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie językoznawstwa oraz popularyzowanie dziedzictwa polskiej literatury orderem Orła Białego uhonorowano również profesor Jadwigę Puzyninę. Podziękowania odczytała jej córka. Chciałabym życzyć nam wszystkim po norwidowsku Polski opartej na szacunku dla osoby człowieka, moralnie zjednoczonej, takiej, w której będziemy umieli różnić się godziwie, a słowo parlamentarne by oznaczało społecznie ofiarne. Profesor zadedykowała odznaczenie Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, którego twórczością przez lata się zajmowała.